Siema, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak efektywnie korzystać z mapy w Genshin Impact. Zapraszam do oglądania. A więc tak, aby wejść sobie w mapę, klikamy tutaj tą mapę malutką w lewym górnym rogu. Tak, przepraszam, lewy górny róg. Klikamy. Pojawia nam się mapa na cały ekran. No jak widzicie, ja tutaj nie mam za dużo odblokowane. To wszystko jeszcze jest przed nami. O Boże, jakie to jest wielkie. Wróćmy do tutaj, gdzie jesteśmy. Jak widzicie, tak. Tutaj mamy pokazane teleporty. Teleporty, jak sama nazwa wskazuje, służą do teleportowania. Do szybszego przemieszczania się po prostu po mapie. No teraz to aż nie jest nam aż tak bardzo potrzebne, skoro tylko taki malutki skrawek mapy tak naprawdę odkryliśmy. Ale kiedy mapa już się nam zrobi większa i odkryjemy po prostu więcej tych zakątków świata Genshin Impact, teleporty mogą stać się bardzo przydatne. Tak, tutaj też, jeśli sobie przybliżymy, to widzimy w tym miasteczku, co gdzie jest, tak? Tutaj jakiś mamy Angel Share, tak? Tutaj mamy kowadło, no, czyli jak można się domyślić, tutaj można broń sobie skraftować, tak? No, możecie sobie sami przeczytać, co gdzie jest, tak? No i w ten sposób efektywnie można korzystać z mapy. Dzięki za oglądanie, cześć, siema!